Jesteśmy w stajni i pensjonacie Żurawice w gminie Dziadkowice, gdzie odbywa się pierwsze ze szkoleń organizowanych w ramach projektu Pełnoaktywni Wolontariusze. Mieliśmy 3-dniowe szkolenie z koordynatorami wolontariatu. Świetni ludzie przyjechali do nas z 3 powiatów. Z powiatu siemiatyckiego, powiatu bielskiego, powiatu hajnowskiego. Ich organizacje przygotowujemy do tego, aby rozwijały wolontariat integracyjny u siebie, aby stały się liderami wolontariatu integracyjnego, a także rzecznikami osób z niepełnosprawnościami. Bo wolontariat integracyjny to wolontariat, którym wolontariuszami są zarówno osoby sprawne, jak i osoby z niepełnosprawnościami. Prowadzimy Centrum Wolontariatu Integracyjnego już od kilku lat, ale dzięki temu, że dostaliśmy wsparcie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z Narodowego Instytutu Wolności, możemy w okresie od czerwca 2019 do października 2020 przeprowadzić mnóstwo nowych działań. Ponadto staramy się już przekazywać informacje o Korpusie Solidarności, nowym programie ogólnopolskim, który ma pomóc w rozwoju wolontariatu długoterminowego. Świetnie wpisuje się w nasze działania, które zaplanowaliśmy w naszym projekcie i mamy nadzieję, że będą się te działania uzupełniać. Będziemy zarówno pracować z koordynatorami wolontariatu, potem z ich wolontariuszami. Pomożemy przeprowadzić pierwsze akcje wolontaryjne, wspólnie je zrobimy. Ponadto odbędą się gale wolontariatu, jest konkurs na najaktywniejszego wolontariusza. Łączymy tematykę wolontariatu z niepełnosprawnością. Podczas tego szkolenia zarówno uczestnicy otrzymali garść nowej wiedzy z zakresu wolontariatu, przydatną dla koordynatorów wolontariatu, ale także była okazja, aby spotkali się ludzie, którzy zajmują się tą tematyką, którzy działają w lokalnych środowiskach, często nie wiedząc o tym, że tuż za miedzą jest ktoś, kto robi taki sam kawał dobrej roboty, a dużo lepiej się działa wtedy, kiedy wiemy, że nie tylko my to robimy, kiedy możemy wymienić się doświadczeniami. To właśnie się udało. Ludzie nawiązali ze sobą kontakty, stworzyła się już w tej chwili sieć organizacji, 9 organizacji, ale mamy też plany na to, aby wolontariat rozwijać w całym subregionie. Dlatego po szkoleniu odbyło się też spotkanie lokalnej koalicji na rzecz rozwoju wolontariatu w subregionie bielskim. Najpierw zdiagnozowaliśmy, jaka jest sytuacja dotycząca wolontariatu. Sprawdziliśmy, jakie są mocne, słabe strony, jakie szanse, zagrożenia. Zrobiliśmy analizę SWOT i zaplanowaliśmy pierwsze działania. Określiliśmy sobie ramy czasowe, kogo potrzebujemy jako naszych sojuszników, koalicjantów. Będziemy działać i na pewno będziemy coraz bardziej widoczni. Cieszę się, że udało się zebrać ludzi, których łączy zarówno idea wolontariatu, jak i chęć, taki duży stopień zaangażowania w to, co robią. Więc już wiemy, co chcemy robić, mamy narzędzia, teraz pozostaje nam działać. Co mnie kręci w wolontariacie, to to, że możemy pomagać sobie nawzajem, możemy budować społeczeństwo, które pomaga sobie, pomaga innym, jest otwarte na to, że niektórzy ludzie naprawdę potrzebują pomocy. I to jest chyba najważniejsze, aby być, aby działać, aby pomagać. Wolontariat dla mnie jest piękną sprawą, ponieważ mam okazję pomóc innym, którzy tego potrzebują. Mam okazję jakby wykazać się nawet swoimi umiejętnościami, żeby ktoś inny miał lżej. Jestem tutaj, ponieważ chciałam poznać fantastycznych ludzi, zaangażowanych, od których będę mogła czerpać inspirację do dalszych działań. Jak
Jak rozmawiałam z moimi wolontariuszami, dlaczego z nami współpracują, to mówili, że oni chcą wycisnąć ile się da z tego czasu, który mają. Chcą się jak najwięcej nauczyć, jak najwięcej pomóc, jak najwięcej doświadczyć i przeżyć. Myślę, że świat bez wolontariuszy byłby smutniejszy.